Wszystkim nam się wydaje, że Polacy wszyscy posiadają konta bankowe i posługują się nimi do robienia przekazów. Jednak nie do końca tak jest, ponieważ nadal bardzo dużo Polaków wykorzystuje przekazy gotówkowe do tego, aby przesyłać sobie pieniądze. Dotychczas Polska była rynkiem, który otrzymywał pieniądze od Polaków emigrujących za granicę. Jednak się to mocno zmieniło przez ostatnie 2-3 lata. Przybyło do Polski dużo emigrantów, szczególnie z Ukrainy. Szacujemy, że jest ich w tej chwili w Polsce między 1,2 a 1,5 miliona, co powoduje, że Polska stała się rynkiem, który wysyła pieniądze za granicę. Głównymi kierunkami wysyłek jest wschód. Oczywiście Ukraina jest największa i rośnie o 100-150% rok do roku. Natomiast są kierunki również inne. Na przykład do Gruzji wysyłki rosną 12 razy, oczywiście przy dosyć niskiej bazie. Mamy również kierunki takie jak Mołdawia, Białoruś, czyli kierunki, z których przyjeżdżają osoby pracować w Polsce i zasilają nasz rynek pracy. Wcześniej Monogram miał w Polsce około 2,5 tysiąca lokalizacji, z których można było wysłać pieniądze, natomiast ponad 7 tysięcy lokalizacji odbiorczych. Było to odzwierciedleniem zapotrzebowania rynku. Ze względu na to, że tak rosną mocno wysyłki z Polski, zdecydowaliśmy się rozszerzyć współpracę z Bankiem Pocztowym i Pocztą Polską o również wysyłanie pieniędzy i dzięki rozszerzeniu tej sieci o wszystkie poczty w Polsce jesteśmy obecni już w tej chwili w każdej gminie.